Zaprezentuj fasadę bezbronności, gdy masz siłę i okazuj siłę, gdy jesteś w sytuacji słabości. Zrozumienie zarówno przeciwnika, jak i siebie eliminuje potrzebę obawiania się wyników stu bitew. Trzymaj swoje strategie osłonięte ciemnością i nieprzeniknieniem, podobnie jak noc. Kiedy podejmujesz działanie, rób to z nagłą intensywnością błyskawicy pośród chaosu. Przed zwycięskimi wojownikami, którzy planują i wygrywają, pojawiają się możliwości przed przystąpieniem do konfliktu. Wręcz przeciwnie, pokonani wojownicy najpierw rozpoczynają wojnę, a następnie próbują zapewnić sobie zwycięstwo. Aby zrozumieć wroga, przyswój sobie jego perspektywę. Przedłużające się wojny rzadko przynoszą korzyści narodowi. Traktuj swoich podwładnych jak ukochane dzieci, a oni chętnie pójdą za tobą nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Nawet najlepszy miecz zanurzony w słonej wodzie w końcu ulegnie korozji. Poruszaj się szybko jak wiatr, utrzymuj spójność jak drewno, atakuj energicznie jak ogień i stój niewzruszony jak góra. Korzystaj z okazji, gdy się pojawiają, a gdy zostaną przechwycone, mnożą się. Chociaż jest tylko 5 nut, ich kombinacje dają mnóstwo melodii. Wykorzystuj momenty, gdy twój wróg jest zadowolony, zmuszaj go do działania, gdy jest w szczytowej formie i wywoływaj ruch, gdy jest już ugruntowany. Ci, którzy chcą przystąpić do bitwy, muszą rozważyć potencjalne koszty. Jeśli będziesz cierpliwie obserwować, ciała przeciwników mogą w końcu podążyć za prądem. Samoświadomość jest kluczem do wygrania każdej bitwy. Osiągnięcie 100 zwycięstw w 100 bitwach nie definiuje umiejętności, wręcz przeciwnie, pokonanie wroga bez uciekania się do walki oznacza prawdziwe mistrzostwo. Zbuduj złoty most, aby przeciwnik mógł się wycofać. Przyjmij niezwykłą subtelność aż do bezkształtności i pielęgnuj głęboką tajemnicę, zbliżającą się do ciszy. Robiąc to, możesz wpłynąć na losy przeciwnika jako jego reżyser. Istotą jest zmylenie wroga, uniemożliwiając mu rozszyfrowanie twoich prawdziwych intencji. Przebiegły wojownik, jak postrzegali starożytni, nie tylko triumfuje, ale bez wysiłku przoduje. Odkryj zasady, które kierują działaniami lub zaniechaniami przeciwnika, zmusić ich do ujawnienia swoich słabych punktów. Zaufaj sobie, bo przy chętnym umyśle ciało może wytrwać w obliczu niezliczonych trudności. Adept w walce manipuluje przeciwnikiem, pozostając odpornym na jego wpływy. Atak jest tajemnicą obrony, obrona to planowanie ataku. Świetne rezultaty można osiągnąć niewielkimi siłami, zastanów się i rozważ przed podjęciem decyzji. Szybkość jest moim zbawieniem, jeśli nie będę szybki, zgubię się to śmierć. Najwyższą doskonałością nie jest wygranie każdej bitwy, ale pokonanie wroga bez walki. Jeśli zaniedbujesz zarówno wroga, jak i siebie, z pewnością znajdziesz się w niebezpieczeństwie. Poruszaj się tylko wtedy, gdy widoczna jest wyraźna przewaga, używaj swoich żołnierzy tylko wtedy, gdy można coś zyskać i wchodź do walki tylko wtedy, gdy sytuacja jest krytyczna. Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą drobno. Kochanie przyjaciela jest proste, ale najtrudniejszą lekcją jest kochanie wroga. Jeśli siły twojego wroga są zjednoczone, spróbuj je rozdzielić. Uważaj na tych, którzy nie mają nic do stracenia. Przygotuj się na wyzwania, gdy są one jeszcze wykonalne, realizować duże zadania, gdy wydają się małe. Jeśli twój przeciwnik rozrzuci posiłki po całym terenie, wszędzie będzie osłabiony. Ustaw się tam, gdzie nie ma przeciwnika, wróg może stać się przyjacielem, który ma o tobie nadmierną wiedzę. Nieporządek wynika z porządku, strach pochodzi z odwagi, a słabość wynika z siły. Jeśli twój przyjaciel zadaje się z twoim wrogiem, przemyśl ponownie swoje powiązanie z tym przyjacielem. Uważaj na cukier zmieszany z trucizną i uważaj na muchę, która ląduje na martwym wężu. Ci, którzy nie znają okropności wojny, nie mogą docenić jej korzyści. Dlatego tak jak woda przybiera różne formy, tak wojnie brakuje spójnych warunków. Traktuj swoich żołnierzy jak własne dzieci,
będą za tobą podążać nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Uważajcie je za ukochane dzieci. Przykładem przywództwa są działania, a nie przymus. Zwycięstwo należy do tych, którzy umiejętnie zarządzają siłami wyższymi i niższymi. Szczyt umiejętności taktycznych polega na ukrywaniu strategii. Strategia bez taktyki to najwolniejsza droga do zwycięstwa, podczas gdy taktyka bez ram strategicznych to tylko szum przed porażką. Schwytanych żołnierzy należy traktować łagodnie i nie trzeba niszczyć wroga, ale raczej osłabić jego wolę walki. Każde stworzenie z krwią w żyłach i rogami na głowie będzie walczyć, gdy zostanie zaatakowane. Nigdy nie ufaj przyjacielowi, który milczy na temat twoich niedoskonałości.